Witam wszystkich ponownie 20 czerwca 2023. Na słońcu już nie idzie wytrzymać, jest tak gorąco, a chyba jest w pół do dziesiątej, coś przed dziesiątą. Co chwilę ktoś do mnie przychodzi, teraz rano rozmawiałam z panią Gosią, pani Gosia zarzeka się, że jest prawdziwa, wiarygodna i zaczyna tam mi o różnych rzeczach opowiadać. Ja wam wszystkim powtarzam, wszystko znajdziecie na moim kanale, znajdziecie na Facebooku. Wczoraj odblokowali mi Facebooka Karolina Mądraska. Trafne ziółko nadal jest zablokowane. Jak okiem sięgnął, mam do pozbierania przytulię. A wy, gdzie ją macie, firmy? Gdzie to macie? Gdzie macie tą przytulię? To jest przytulia właściwa. Często pytaliście mnie, jak wygląda. Tak wygląda przytulia właściwa. Jest jeszcze żółta. Jest jeszcze żółta, jest rzadkością ta żółta. Jest bardzo rzadko ją można spotkać. Więcej jest tej białej. Tak samo jest z nawłocią. Jest z wieloma innymi ziołami, o których oni mówią. Ta żydowska grupa zielarska, która przejęła, zniszczyła herbapol, o czym ja ciągle powtarzam. Zniszczyła herbapol. No a teraz wszyscy się sprzedali. Wczoraj Joasia. No stałyśmy obok. Pokazuję wam to. Małków, Zięba, Tarnawa. Wszyscy lekarze poza systemowi. Nikt nie chce ze mną rozmawiać. Bo nie nakręcam tego, co oni chcą. Nie mówię tego, co oni chcą. Co chce system. Do Małkowa to tylko mnie pani przyjęła po prostu, bo tutaj wysłałam jednego maila, drugiego maila, no i bali się, że będę krzyczeć, no to mnie przyjęła. Wynajęła mi namiot za 100 zł i stoisko chyba za 100, już nie chcę teraz kłamać. Coś koło tego, nie pamiętam ile tam zarobiłam, 2 dni stałam. Także z jednej strony Wiedźma Jola stała. Oczywiście prawo naturalne, miała wykłady. Przestańcie dawać się wkręcać w cokolwiek. W cokolwiek. Deklaracja praw człowieka. Teraz nagłaśniają, że WHO. WHO, jeśli łamie prawa człowieka, to podlega pod sąd. Pod sąd, niezależny sąd. A nie ten sąd, który mamy w Polsce, który jest pod okupacją. Sędziowie milczą, prawnicy milczą, Tarnawa mówi to, co jej każą, Kubala mówi to, co jej każą, nakręca i wczoraj Potocki też, że to Polacy na granicy tutaj Polacy są wyzywani od świń, nawet słyszałam. No to co to świadczy? Najpierw posprowadzali tutaj i towary ukraińskie sprowadzali. Nadal sprowadzają, bo zioła, Sochajko nie wie, ile jest ziół. Będę to ciągle powtarzać. Byłam na tej konferencji, która no, próbowano ze mnie zrobić po prostu też tam niedouczoną. Ja swoją wiedzę mam. I na tyle, ile będę chciała, to ją wykorzystam. A wy, nie wiem. Nie wiem, co będzie z wami. Na pewno będziecie rozliczani, bo Polacy, tak jak wczoraj na ulicy Żeromskiego, mężczyźni, jak się zderzyły te dwa samochody, mężczyźni zaczęli wychodzić z domów, zaczęli wyzywać, że nie ma żadnego ograniczenia na tej drodze. No, jest podzielone. Gmina, Urząd Marszałkowski, później jak tego, to się spotykają, gratulują sobie, lansują się, lasy państwo, wszyscy razem, ale jak chodzi o tutaj odpowiedzialność, to wtedy jeden na drugiego spychologia. Więc czekam, kiedy Andrzej Duda ogłosi już datę tych wyborów, kiedy zaczną się te plakaty z tymi twarzami, tak jak zawsze oklejony Eichlert Zbyszek, Eichlert Romuald w Sierakowie, później Rudnicki,
Rudnicki, który w niedzielę o mało sobie nóg nie połamał, tak uciekał, żebym go tylko z tej stodoły nie zobaczyła. Ja za wami biegać nie będę. Za nikim biegać nie będę. Zioła, powtarzam, sprzedaję do użytku zewnętrznego. Jest dokument jakości na płody rolne. Możecie sobie przebadać moje zioła. Oczywiście w niezależnym laboratorium, nie w niemieckim. Nie w tych niemieckich, które tutaj żeście pozakładali sobie na terenie Polski. Tylko w niezależnym polskim laboratorium bym chciała, żeby moje zioła były przebadane. Mieszanki były przebadane. Mieszanki, jakie zachodzą synergie, jakie reakcje w mieszankach, które ja skomponowałam i będę to wam ciągle powtarzać jak mantrę. A na chwilę obecną bojkot wyborów, bojkot i rozliczanie w gminach od sołtysów, bo sołtysi, jestem jedynym sołtysem, tak jak też to powtarzam, jedynym sołtysem, który po prostu zbojkotował całą tą srandemię. I cały czas mówi o tych wszystkich sprawach, które tutaj się odbywają na terenie Polski. Pozdrawiam, bo jeszcze trochę chcę po prostu pozrywać i wracać do domu, zająć się pracą w suszarni. Miłego tygodnia wam życzę, bo chyba więcej nie ma sensu już przemawiać.